Reklama. Partnerem podcastu i programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku... Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Jutro Nauci Świat po pandemii. Rozmawiamy tutaj o tym, jak zmieniają się różne dziedziny naszego życia i rozmawiamy z jutronautami, czyli wyjątkowymi osobami, które odkrywają przyszłość z czytelnikami Wyborczej. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Nazywam się Wadim Makarenko, jestem redakcyjnym szefem programu Jutronauci. Dziś mamy gościa specjalnego, gościa z Kenii, a jest nim Sebastian Mikosz, od 1 czerwca tego roku wiceprezes Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych IATA. Odpowiedzialny za relacje wewnętrzne i zewnętrzne. Sebastian Mikosz był ostatnio prezesem Kenya Airways, a jeszcze wcześniej prezesem LOT-u. Dzień dobry. Dzień dobry. W filmach o lotnictwie często można usłyszeć stary hit Franka Sinatry Fly Me to the Moon. Ale chyba my ostatnio redukujemy marzenia i moglibyśmy zaśpiewać coś w rodzaju Fly Me to Szczecin, bo to powoli przestaje być łatwe, przestaje być dostępne. Czy będzie nas w samolotach teraz mniej? Nie, no ja mam nadzieję, że nie będzie nas mniej w samolotach i rzeczywiście odniesienie do Fly Me to the Moon jest takie trochę nostalgiczne, dlatego że ten rok jest absolutnie rokiem, który lubię nazywać Annus Horribilis. To jest katastrofalny rok dla branży lotniczej, bo de facto poprzez decyzje administracyjne branża została po prostu zatrzymana i to jeszcze... Mało, że zatrzymana, ale w bardzo szybkim i krótkim czasie, właściwie od momentu, kiedy pojawiły się pierwsze sygnały, że trzeba będzie ograniczyć latanie do całkowitego zatrzymania branży, to był okres nie więcej niż 2 tygodni, więc jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie no my reprezentujemy jako IATA 290 linii lotniczych, no ale te 290 linii lotniczych, porównując miesiąc kwiecień, rok do roku, czyli z kwietnia 2019 na kwiecień 2020, miało 99% przychodów mniej, a ten 1% taki symboliczny, no to są głównie rejsy czarterowe. Więc jesteśmy w sytuacji no, takiej, której myślę żaden scenariusz nie przewidywał, znaczy nie znam nikogo, kto by przewidział, że taki kryzys jest możliwy, więc... Zdecydowanie nie ma pasażerów w tej chwili, ale jak będzie z przyszłością, to jeszcze nie wiemy, bo to nam dopiero pokażą najbliższe tygodnie. Ja odpowiadając na Pana pytanie, mam nadzieję, że pasażerowie wrócą przynajmniej w jakiejś znacznej części w tym roku. No i być może branża zacznie się odbijać w przyszłym roku. Na to bardzo liczę. Kiedy mówiłem, że będzie nas mniej, miałem na myśli... No nowe zasady, prawda, sanitarne w miejscach publicznych, w tym w transporcie. Czy będziemy siedzieli teraz w takim, nie wiem, porządku szachownicy w tych samolotach? No to musi nas być mniej chyba automatycznie. Nie, to absolutnie tak nie jest. Ja korzystam tutaj z rozmowy z panem, żeby to zdementować. Nie ma żadnej rekomendacji ani EASY, ani WHO, żeby ograniczać ilość pasażerów w samolotach. Jest bardzo dużo rekomendacji nowych zachowań, takich, które są oczekiwane i po części nowych procedur. Na razie to Polska wprowadziła ograniczenie mówiące o 50% maksymalnego wypełnienia samolotów, natomiast tego nie zrobiły inne kraje europejskie, to po pierwsze. Po drugie, nawet jeśli takie ograniczenia są, to one na pewno będą tymczasowe. Liczba nowych procedur i takich nowych zachowań, które aktualnie są oczekiwane na lotniskach i już wdrażane na lotniskach jest bardzo duża i tak naprawdę zapewnia pełne bezpieczeństwo pasażerów, no bo czyniąc proste porównanie, nie ma sensu mieć ten dystans w samolocie, czy mieć co drugi fotel zajęty, znaczy wolny w samolocie, nie móc go sprzedawać. I jeśli tej samej procedury nie stosuje się na lotnisku, czyli nie ma ograniczeń dotyczących poruszania się w terminalach. Także ja myślę, że to jest wszystko tymczasowe, szczególnie w tej pierwszym okresie zwiększa poczucie komfortu i takie poczucie bezpieczeństwa pasażerów, a potem stopniowo, bardzo na to wszyscy liczymy, będą te
te procedury po prostu odchodziły, upraszczały się i też będą wchodziły w krew i staną się mniej dotkliwe niż są teraz zapewne. No właśnie, skoro mowa o lotniskach i o nowych procedurach, to porozmawiajmy troszeczkę o tym, jak ten pasażer się teraz będzie czuł. Co się będzie działo na lotniskach? Wydłużą się kontrole? Co będzie z poczekalniami, z lożami biznesowymi na przykład? Myślę, że wszystko będzie funkcjonowało w cudzysłowie po staremu, to znaczy na lotniskach będą te same oczekiwania i te same zachowania, które mamy w ogóle w przestrzeni publicznej, takie jak na dworcach, czy jak idziemy do supermarketów, czy do innych takich miejsc. Myślę, że wszyscy teraz się już przyzwyczaili do noszenia maski, czy tej maseczki w takich przestrzeniach i to będzie raczej powszechnie oczekiwane i na lotniskach, i w samolotach. Procedura mierzenia temperatury w wielu przypadkach, wiele krajów jeszcze będzie wymagało testu przed wylotem i dopuszczeniem obywateli do wlotu na swój teren. No więc to ogólnie będą w miarę ustandardyzowane procedury. Oczywiście jeszcze dodatkowo takie rzeczy jak brak kontaktu z personelem na lotnisku, czyli próba zrobienia już takiego w pełni bezkontaktowego procesu odprawy, rejestracji bagażu, przejścia przez kontrolę bezpieczeństwa. To samo w samolotach, ograniczenie kontroli, znaczy kontaktu z załogą, boarding strefowy, taki, który pozwala, żeby pasażerowie zachowywali wobec siebie dystans w momencie boardingu. No więc to są te zmiany, których można oczekiwać. I oczywiście one są mniej komfortowe niż to, co było do tej pory. One zmieniają taką swobodę pewną podróżowania, gdzie po prostu jednak te procedury już były uproszczone i taką ostatnią zmianą to było po atakach terrorystycznych wprowadzenie takich wyśrubowanych kontroli bezpieczeństwa osobistego i te wszystkie ściągania butów, wie pan, otwieranie słoiczków i tak dalej. No i teraz jest taka druga fala, już bardziej powiedziałbym sanitarna. No to nie, oczywiście to nie zwiększa komfortu podróżowania, ale myślę, że to nam wejdzie w krew i do tego się przyzwyczajimy, bo nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj zapanowała w samolotach i na lotniskach taka beztroska na zasadzie, że pandemia jest za nami, więc nic z tym nie róbmy. Może za jakiś czas, tak jak mówię, część tych zachowań wejdzie w życie, już będzie banalna, a część po prostu odejdzie, bo nie będzie wymagane, jak chociażby, nie wiem, testy czy mierzenie temperatury. Ale to pieśń przyszłości. Wspomniał pan o skutkach zamachów terrorystycznych. Ja też doskonale pamiętam, jak spadł taki odczuwalny komfort podróży po 11 września 2001. Czy to, co się teraz będzie działo, jak ten ruch lotniczy zostanie zrestartowany, że tak powiem, to będzie porównywalne, czy jednak trochę gorsze? No bo ten komfort jest strasznie istotny. Będzie gorszy i tu niestety nie mam dobrych wiadomości, dlatego że przede wszystkim będzie więcej takich procedur i zachowań, które wydłużają czas podróży, więc będą jakby dwa zestawy kontroli. Ta kontrola bezpieczeństwa takiego przeciwko zamachom i aktom terrorystycznym plus ta kontrola sanitarna. Poza tym w pierwszym okresie część tych rzeczy trzeba będzie robić jeszcze przed wylotem. No teraz kilka krajów już oczekuje testów robionych tam tydzień przed wylotem i te procedury i takie oczekiwania i formalności administracyjne trzeba będzie po prostu dopełnić. Niestety lotnictwo płaci cenę takiej ogromnej demokratyzacji, to znaczy w ostatnich 30 latach ceny biletów drastycznie spadły, dostępność latania się radykalnie podniosła. No i teraz jak się, wie pan, przewozi ponad 4 miliardy pasażerów rocznie, co przewozi cała branża, a przynajmniej przewiozła w roku 2019, no to spadają na nią właśnie takie konsekwencje pandemii, no bo po prostu trzeba dbać o bezpieczeństwo, a to jest branża, która zawsze na pierwszym miejscu stawiała bezpieczeństwo podróżowania, w tym to sanitarne, więc no to jest możliwość podróżowania niestety za cenę zmniejszającego się komfortu. Ceny biletów to bardzo interesujący temat. Jeśli my założymy, że tych kontroli na lotniskach będzie więcej, no to oznacza oczywiście więcej ludzi, także wykonujących te kontrole, prawda, nawet w części zautomatyzowane, to i tak wiąże się to ze zwiększeniem personelu, to są większe koszty. Co się stanie z cenami biletów? Tutaj chciałbym może tak trochę odczarować. Wydaje mi się, że te kontrole
i te wszystkie procedury, to nie to będzie zdecydowało o cenie biletów, znaczy jestem tego pewien, bo to nie zwiększy radykalnie personelu, powiem więcej, to może wręcz utrzymać taką samą ilość, dlatego że znowu przechodzimy w coraz więcej procedur przerzucanych na pasażera. No, sam pan będzie musiał sobie wydrukować bloczek na walizkę, sam tą walizkę zanieść, sam wydrukować boarding, więc praktycznie pierwszym kontaktem z osobą fizyczną czy z człowiekiem żywym może pan mieć dopiero w czasie kontroli bezpieczeństwa, więc tu to raczej nie widzę dodatkowych kosztów poza tymi, które teraz ponoszą i lotniska, i linie, żeby to wdrożyć. To, co jest szczególnie martwiące, to jest popyt. I tu mamy sytuację, w której popyt radykalnie spada i widzimy, że on na razie spadł do zera i tutaj prognozy IATA są raczej pesymistyczne, że on się będzie odbudowywał, ale na przestrzeni kilku lat i w różny sposób na różnych kontynentach. I to może mieć wpływ na cenę biletu, ale też proszę pamiętać w przyszłości, bo na razie jak my obserwujemy ceny biletów, to te ceny biletów nie dość, że nie rosną, to wręcz spadają, bo przy momencie powrotu na rynek wielu linii lotniczych, które będą musiały walczyć o mniejszą ilość pasażerów, to na razie te ceny, które pan widzi w systemach rezerwacyjnych, bo są linie, które sprzedają na kilka miesięcy do przodu już bilety, to my raczej widzimy, że te ceny są niższe niż wyższe. Natomiast jeśli okaże się, że będzie mniej pasażerów, że będzie mniej linii lotniczych i chociażby cena ropy znowu pójdzie w górę, to pewnie gdzieś tam w jakiejś przyszłości te ceny mogą się zmienić, aczkolwiek na razie naprawdę nie mamy do tego przesłanek, bo tak jak właśnie powiedziałem, chociażby ceny ropy z racji recesji są bardzo historycznie niskie, bo tak niskie nie było od ponad 20 lat, a one stanowią 30% kosztów, aktualnych kosztów linii lotniczych, więc jeśli one będą niskie, to i łatwiej będzie i to się natychmiast przełoży na niższe ceny biletów ogólnodostępne na całym świecie, no bo tutaj ropa ma cenę, jedną cenę taką samą na całym świecie. A co się stanie z usługami na pokładzie? Będzie ich mniej, będzie ich tyle samo, może więcej w związku z tym, co się dzieje teraz? To w pierwszym okresie na pewno teraz będzie ich mniej, no bo teraz jesteśmy w sytuacji, w której zalecenia wszystkie sanitarne i nie ma tutaj za bardzo pola do dyskusji na ten temat, przynajmniej ze strony linii lotniczych. Zalecenia są takie, żeby unikać kontaktu, ponieważ są pasażerowie asymptomatyczni, testy jeszcze są niedoskonałe, więc prewencyjnie ograniczać serwisy pokładowe do minimum, ta przysłowiowa butelka wody w kieszeni fotela plus jakiś tam symboliczny poczęstunek, najlepiej rozdany przed wejściem do samolotu. No więc nie ma mowy już o takiej rozbudowanej procedurze pokładowej. No ale tak, wie pan, filmy pozostaną, takie rzeczy, które są podstawą taką, którą znamy w podróżowaniu, pozostaną. I pewnie to zacznie się wszystko zmieniać, kiedy wrócą rejsy międzykontynentalne, no bo jest bardzo ciężko już sobie wyobrazić, że w rejsie powyżej 3-4 godzin nie będzie jakiegoś serwisu. Oczywiście linie lotnicze czerpały jakąś tam, powiedzmy, niedużą, ale jednak część swoich dochodów, szczególnie te tak zwane low costy ze sprzedaży pokładowej. No to tu na razie ona jest całkowicie zamknięta, ale pewnie z czasem znowu to wróci, no bo załoga, która będzie najbardziej świadoma tych zagrożeń sanitarnych, nauczy się też po prostu prowadzić taką sprzedaż pokładową. Więc to są tego typu rzeczy. A reszta, no to wszystko będzie, myślę, tak jak było do tej pory, tylko będziemy wszyscy w tych maskach, rękawiczkach, odkażać częściej ręce. Po każdym pójściu do i skorzystaniu z toalety załoga będzie musiała ją tam takim specjalnym płynem odkazić. Więc tego typu zachowania, tak jak mówię, może zresztą wejdą już w standard na zawsze, bo może po prostu były takimi zagrożeniami trochę niedocenianymi do tej pory, no a teraz ta pandemia na co najmniej jedno pokolenie nauczyła nas bardzo zwracać się na to uwagę. Także to może tak sobie trochę gdybam, ale wydaje mi się, że w tą stronę te zmiany pójdą. Kiedy pana tak słucham, to myślę, że będzie tak jak było, tylko nie od razu, tak? Będziemy musieli troszeczkę poczekać. No i teraz moje pytanie dotyczy biznesu lotniczego. Jak my tak będziemy czekać na ten powrót do normalności, to właściwie w jakiej postaci ten biznes lotniczy przetrwa? Czy przetrwają wyłącznie ci, którzy dostaną solidne wsparcie od państwa, czyli najwięksi? Trochę tak, trochę nie. To znaczy wydaje mi się, że i znowu to jest pytanie o to,
czy ja się nie mylę, bo może jest tak, że bardzo szybko, trochę równie szybko jak ta pandemia przyszła, to ona sobie odejdzie, bo przecież znamy inne pandemie, które wygasły bardzo szybko, ale przede wszystkim, co najważniejsze, może się okazać, że pasażerowie na rynkach takich, które są bardzo dojrzałe, jak na przykład rynek amerykański, rynek europejski, drastycznie rosnący rynek chiński, po prostu zaczną z powrotem latać, bo nasze prognozy dzisiaj są takie, że mniej więcej poziom ruchu, który był przed pandemią, no to zajmie 3 do 4 lat, żeby ten poziom wrócił. Mógłbym tutaj naprawdę bardzo długo mówić dlaczego, no bo jest recesja, oczywiście są inne zachowania zawodowe. No to, że dzisiaj nastąpił taki katalizator pracy na dystans, to było wręcz niegrzeczne do kogoś nie przyjechać z ofertą handlową, fizycznie się z nim spotkać, a w ciągu kilku tygodni staje się to wręcz odwrotne. To wręcz jest niepożądane, żeby do kogoś przyjeżdżać, tylko można to zaprezentować właśnie za pośrednictwem wszystkich tych nowych komunikatorów i nowych sposobów pracy na dystans. To będzie miało... Nowa norma. Nowa norma, tak. To znaczy i to naprawdę myślę, że może pana zaskoczę, ale mnie się wydaje, że ten kryzys dla lotnictwa to jest przede wszystkim, my tutaj musimy pochylić się jako branża lotnicza nad zachowaniami, nad psychologią tego, jak zmieniają się zachowania, jak zmieniają się przyzwyczajenia, jak zmieniają się oczekiwania wzajemnych kontaktów międzyludzkich, no bo branża lotnicza to jest branża wolności i ona zdemokratyzowała możliwość przemieszczania się, możliwość poznawania innych ludzi, poznawania innych kultur i to myślę, że był naprawdę fajny sukces cywilizacyjny, trochę dla wszystkich. No i teraz jeśli te zachowania i te potrzeby się zmienią, jeśli zamiast lecieć 4 razy w miesiącu gdzieś na jakieś spotkanie, poleci pan tylko raz, jeśli połowa wakacji, o których każdy marzył, żeby gdzieś polecieć na wyspy, daleko, pocztówki z plaży i te wszystkie takie obrazki, które mieliśmy w głowach, okaże się, że w sumie można wsiąść do samochodu i pojechać w Bieszczady albo pociągiem i gdzieś pojechać bliżej i zamiast 2 razy w roku poleci się tylko raz w roku, no to tu mamy największy wymiar konsekwencji dla branży lotniczej, bo po prostu będzie mniej pasażerów, czyli będzie mniej popytu. No. W tej chwili, żeby podać panu taki przykład, który myślę to ilustruje, szacowane jest, że około połowa całej floty światowej, czyli to jest powiedzmy mniej więcej 13-14 tysięcy maszyn, idzie na trwałe, na tak zwany storage, czyli na parkingi, gdzie te samoloty będą po prostu poddane takiej procedurze technicznej, no wyłączenia ich z operacji. To się tam silniki odpowiednio konserwuje, wyłącza się systemy klimatyzacyjne i tak dalej, po to, żeby taki samolot stał, nie tracił na wartości, ale nie był używany przez okres co najmniej kilkunastu miesięcy, czyli w tym wypadku to 2-3 lata. To uzmysławia, jak cała branża widzi tą przyszłość i to będzie miało nieodzowne konsekwencje na jej strukturę, no bo linii w niektórych obszarach świata było bardzo dużo, więc to będzie miało na pewno wpływ na to, że ci, którzy dostali pomoc, przetrwają rok 2020, ale pytanie, w jakim kształcie będą w roku 2021, kiedy ten popyt spadnie. I to nie tylko jeśli chodzi o zdrowie finansowe, ale to chodzi również też o możliwość konsolidacji. No, w Europie wszyscy apelowali o konsolidację już od wielu lat, mówiąc, że jest za dużo linii, że one są trzymane przy życiu sztucznie. Trochę tak, trochę nie. To można by też długo na ten temat debatować, ale na pewno dzisiaj będzie większa skłonność do tego, żeby te linie się łączyły, ponieważ będą miały mniej biznesu, no to wtedy będą miały lepszą bazę kosztową i będą mogły nadal konkurować tymi cenami. Jestem pewien jednego. Nie wiem, jak ta branża będzie wyglądała w roku przyszłym, ale na pewno nie będzie wyglądała tak jak w roku 2019. Nie ma po tym kryzysie dla branży lotniczej powrotu do business as usual. To na pewno nie. To będą bardzo głębokie zmiany, które na pewno też będą następowały przez wiele miesięcy dalej, a nie tylko naraz czy w jednej chwili, tak jak można by się może tego spodziewać, że tam do końca roku 2020 wszystko się zmieni. Nie zmieni się to rok 2021 i następne lata przekształcą tą branżę w jakiś nowy układ sił i nowy układ taki kapitałowo-finansowy. Z tego, co pan powiedział, wnioskuję, że scenariusz, w którym latamy znacznie mniej, staje się coraz bardziej prawdopodobny. A co w takim scenariuszu z tanimi przewoźnikami? Czy oni są w lepszej pozycji niż tradycyjne linie? Bo to te linie mi przede wszystkim kojarzą się z takim częstym lataniem, czasem nawet bez powodu, prawda? Na spotkanie z działem sprzedaży do Paryża czy do Brukseli na jeden dzień i tego samego dnia powrót.
No, wie pan, akurat linie te low-costowe, które zrewolucjonizowały rynek w Europie i na świecie w ostatnich tam 20 latach, one są w najzdrowszej sytuacji finansowej. Proszę popatrzeć na to, że praktycznie żadna z nich nie wystąpiła o pomoc, ani nie powiedziała, że ma jakieś ryzyko dalszego istnienia. Takim przykładem może to tuż przed pandemią Flybe upadło, to była regionalna, ale nie low-costowa linia. Norwegian, który pozycjonował się jako low-cost, dostał pomoc od rządu, ale na razie, że tak powiem, no, zwinął się do takiej, powiedziałbym, niedużej firmy, bo tam chyba 75% ludzi odeszło w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Ale te linie, według mnie, one nie mają żadnych powodów do obaw, bo one jednak grały bardzo silno tutaj wojną cenową, więc nawet jeśli to zapotrzebowanie spadnie, to one nadal będą zdrowe finansowo, a i producenci samolotów, i wszyscy dostawcy będą usiłowali jakby no utrzymać te wszystkich, nawet tych, którzy ewentualnie wpadną w kłopoty przy życiu, po to chociażby, żeby ten biznes trwał, no bo żeby byli klienci, no bo tu się nie nastąpi wymiana 1:1. Więc jestem spokojny, a wręcz mógłbym tak się pokusić o taką prognozę, że może właśnie ich rola jeszcze się zwiększy, bo w recesji będzie jeszcze większe przywiązywanie wagi do ceny biletu i one mogą wręcz wcale nie ucierpieć tak bardzo jak te klasyczne, tradycyjne linie, które mają ogromne koszty związane z rejsami międzykontynentalnymi, bo proszę pamiętać, że te rejsy międzykontynentalne, te tak zwane samolotami szerokokadłubowymi, takie ponad 6 godzin, to tu są największe koszty i tu są gigantyczne problemy, bo musi pan mieć siatkę, która panu pozwala dowozić pasażerów, a linie low-costowe to są point to point, prawda? Punkt do punktu, więc one jak złapią ruch na tym punkt do punktu, to mogą już na tym zarabiać, czego standardowe, klasyczne, tradycyjne linie po prostu nie mają możliwości. I to tak może być, ale absolutnie bym się o ich zdrowie finansowe, czy o ich przyszłość, może zdrowie to nie powinienem tak mówić, ale o ich przyszłość nie obawiał. Mój znajomy zawodowo zajmuje się szkoleniem pilotów i ostatnio rozmawialiśmy z nim o tym, co się stanie z zapotrzebowaniem na pilotów i co się właściwie stanie ze statusem tego zawodu. Pana chcę o to zapytać. Czy ten status zawodu pilota czy stewardesy nadal będzie taki romantyczny? Nie wiem, to będzie status bardzo taki pożądany? Czy do tego zawodu będzie trudniej czy łatwiej teraz rekrutować? Znaczy, rekrutować do tego zawodu to zawsze było łatwo, bo rzeczywiście jest status i pilota, i stewardesy to był taki status społeczny też znowu trochę z pocztówki, prawda? Osoby, które mają super fajną pracę, dużo latają, czyli innymi słowy dużo zwiedzają, trochę mają taką pracę, gdzie cały czas są wakacje. I myślę, że ten status się bardzo zmienił na przestrzeni ostatnich lat, bo tak, to jest taki obraz znowu z tego, co pan na samym początku mnie zapytał, Flying to the Moon. Tak, to tam Leonardo DiCaprio w pięknym mundurze wędrujący i wywołujący przez lotnisko, wywołujący zazdrość wszystkich. Ale to już się dawno skończyło i nieprawda. Po pierwsze, ten zawód przyciągał, i mówię tu w szczególności o zawodzie pilota, dlatego że ostatni okres był okresem ogromnego popytu na pilotów. Był właściwie nieograniczony popyt i każdy, kto wchodził do tego zawodu, miał wręcz gwarantowaną pracę, całkiem dobre płace, dlatego że piloci bardzo dużo latali, nawet jak część ich wynagrodzenia była zmienna, to było dużo tej pracy i w różnych liniach lotniczych. Rekrutowali wszyscy, właśnie low costy, o których rozmawialiśmy, Zatoka Perska, która się gwałtownie rozwijała, rekrutowały linie w Chinach, linie w Wietnamie, no wszędzie, gdzie rynek rósł. No i tu nastąpił rzeczywiście może taki najbardziej drastyczna zmiana, no bo przy zmianie, przy tym, że będzie znacznie mniej latania, to będzie po pierwsze nadpodaż pilotów, bo ta grupa pilotów jest dość duża. A proszę zwrócić uwagę na to, że część linii już redukuje personel. No, mamy przykłady. No, British Airways zapowiedział redukcję, Emirates zapowiedziało redukcję, Qatar Airways, Air Canada. No, wszyscy ci duzi po prostu reagują na ten spadek ilości klientów dostosowaniem natychmiast swojej wielkości. Więc po pierwsze będzie większa podaż pilotów, a po drugie spadnie presja na pensję, która była cały czas, przecież ten zawód był pod ogromną presją, bo właśnie dlatego, że było za mało pilotów, to i związki zawodowe, i sami piloci mogli negocjować znacznie lepsze kontrakty.
Więc ta grupa, która jest, wydaje mi się, już wyszkolona w tej chwili, wystarczy na dobre kilka lat do przodu. I to samo będzie w zawodzie tak zwanego personelu pokładowego, gdzie już i tak było znacznie mniej romantycznie, bo to jest bardzo ciężka praca, to jest ciężka fizyczna praca przede wszystkim. To są godziny na nogach, zmiany czasu. Jak się wozi znowu 4 miliardy ludzi rocznie na świecie, to proszę mi wierzyć, nie wszyscy są mili, sympatyczni i uprzejmi i trzeba czasami się naprawdę, ludzie, którzy ten zawód wykonywali, mieli naprawdę momentami bardzo ciężko tak nerwowo, ale to też oznacza, bo ja bardzo lubię to podkreślać i skorzystam z tej okazji, że ten sam los podzielą inni pracownicy linii lotniczych, bo linie lotnicze to nie są tylko piloci i personel pokładowy. To jest naprawdę ogromna grupa ludzi, chociażby w utrzymaniu zdatności do latania, czyli ma pan techników, inżynierów, ludzi, którzy jakość paliwa sprawdzają. Jest masa informatyków i cała branża IT, która przecież z tyłu te wszystkie linie utrzymuje. I to znowu nie tylko sprzedaż biletów, ale właśnie chociażby utrzymanie techniczne samolotów. Ludzie od sprzedaży, od marketingu, piony handlowe. No, ci wszyscy ludzie, ta cała branża w tej chwili przeżywa naprawdę ciężki okres taki, no bo wszyscy się zastanawiają, tak jak pan, jaka będzie przyszłość tej branży, co z niej zostanie i w związku z czym jak ich to dotknie osobiście. I to jest chyba najbardziej przykre, przynajmniej dla mnie, no bo widzę ludzi, którzy mieli perspektywy i kariery, którzy się widzieli do końca życia w tej branży. Mam paru bardzo dobrych kolegów pilotów, którzy mówią, mają po 40 parę lat i mówią, no i co ja teraz będę dalej robił? Ja umiem robić tylko to. Więc za tym całym kryzysem stoi też bardzo taki silny wymiar osobisty, takich no, psychicznych stresów i wątpliwości o swoją przyszłość właśnie ludzi, którzy w tej branży są. Ja podkreślę, że my jako IATA podajemy, że branża tworzy pośrednio i bezpośrednio razem z wszystkimi firmami, które są dookoła w pełni uzależnionymi od lotnictwa, około 65 milionów miejsc pracy. Więc to jest naprawdę duży pracodawca, który sobie teraz zadaje pytanie o swoją przyszłość. Tak, kilka państw można byłoby zaludnić taką armią. Zdecydowanie można by zaludnić i też kilka państw, powiem więcej, całkowicie od tej branży zależy. Proszę spojrzeć na kraje Zatoki Perskiej, gdzie są naprawdę przewoźnicy bardzo znani, rozpoznawani, uznani, którzy nie dość, że tworzyli gigantyczną ilość miejsc pracy do tej pory lokalnie, to jeszcze kontrybucja do PKB, do tego, że przywozili turystów, przywozili cargo, właśnie wszystkie biznesy, spotkania, seminaria, no, masę rzeczy. No, ma pan kraje w Azji, Singapur, żeby ich nie zacytować, który ma przecież jedną z najbardziej prestiżowych linii na świecie, która w praktyce była jednym z większych i jest nadal jednym z większych pracodawców, więc to ma taki wymiar, gdzie w paru miejscach rzeczywiście kryzys branży, czyli kryzys de facto podróżowania, będzie miał konsekwencje. No, ja jeszcze mieszkam w Afryce, no to wie pan, tu przylatuje 2 miliony turystów do samej Kenii rocznie, tak? To nie jest dużo jak na skalę europejską, ale to jest kontrybucja do PKB, która jest szacowana na 15-20%. Jesteśmy w sytuacji, w której Światowa Organizacja Turystyczna, taki trochę nasz ekwiwalent IATA w turystyce, powiedziała, że pierwszy raz w historii na całym kontynencie afrykańskim wszystkie lodże są zamknięte, nie ma ani jednego safari. No to się wiąże z tym, że po prostu nie ma możliwości przylatywania i nawet jak ktoś by chciał, to i tak nie ma jak się tu dostać. To są tego typu konsekwencje, bez robienia czarnowidztwa, ale to naprawdę będzie miało przez 2-3 lata właśnie takie potężne konsekwencje ekonomiczne, które może znowu powiem, że się mylę, może zostaną szybciej przełamane, bo właśnie będą niższe ceny i wszyscy będą mieli apetyt na latanie i założą maseczkę, zrobią test i nie będą się tego obawiać i w ciągu półtorej roku, dwóch lat zobaczymy powrót. Bardzo bym tego chciał, ale no na razie nie wiemy, jak to będzie. Oby tak się stało. Życzymy branży lotniczej powodzenia. Linia singapurska, o której pan wspomniał, serwowała kiedyś wspaniałe lody na pokładzie. Oby wróciły. Dziękuję panu bardzo za naszą rozmowę. Serdecznie dziękuję. 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 Pan jest, już teraz na koniec pytam, pan jest w Kenii, tak? Jeszcze wciąż. Tak. No bo tu jest cały czas właśnie prezydent Kenii w sobotę przedłużył o 30 dni ten lockdown, czyli to zamknięcie kraju. I no i nie ma jak stąd, znaczy wylatujemy stąd za 8 dni, ale rejsem tak zwanym repatriacyjnym. Specjalnym. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie, dziękuję, do widzenia.
Państwa i moim gościem był Sebastian Mikosz, wiceprezes Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych, odpowiedzialny za relacje wewnętrzne i zewnętrzne. A ja nazywam się Wadim Makarenko. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Reklama. Partnerem podcastu i programu Jutro Nauci był Sebastian Kulczyk.